Od 462 lat dzięki inicjatywie króla Zygmunta Augusta, który ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją, działa Poczta Polska. 18 października obchodziliśmy Dzień Poczty Polskiej i Dzień Listonosza. Pani Natalia pracuje od 4 lat na poczcie przy ulicy Grunwaldzkiej w Policach. Początki były trudne. Noszenie ciężkiej torby z przesyłkami to nie jedyny mankament pracy listonosza. Czasem atakują nas pieski i czasem jest po prostu niefajna pogoda. Pada śnieg, to są takie trudy. A listonoszem chciałam zostać od małego, tutaj jak chodziłam do szkoły. Bardzo mi się podobała ta praca, że tak sobie listonosz jedzie, wrzuca te listy. I mówię, ojej, ale fajna taka praca, nikt nad tobą nie stoi. No, i to tak zaważyło na tym, że zawsze tutaj chciałam pracować. W polskich urzędach pocztowych 23 osoby pracują jako listonosze. Przed wyruszeniem w teren w sali doręczeń przygotowują przesyłki według tak zwanej trasy chodu. Segregują i porządkują je, by sprawnie trafiły do skrzynek pocztowych. Część z nich doręczają bezpośrednio adresatom. Bardzo lubię przebywać między ludźmi, lubię pracę w ruchu, tak? Nie lubię być przywiązana do jednego miejsca. Także to mi się bardzo podoba. No na pewno dużym minusem jest to, że jesteśmy uzależnieni od pogody, tak? Bo czy jest słońce, czy jest deszcz, czy jest śnieżyca, no to musimy iść w rejon, tak? Tutaj nie mamy wyboru, że opada, to nie idę, tak? Ale mówię, ale ogólnie praca jest naprawdę bardzo fajna. Lubię być w ruchu, lubię rozmawiać z ludźmi, mieć z nimi kontakt, także... Urząd Pocztowy przy ulicy Grunwaldzkiej wraz z filiami przy ulicach Grzybowej i 26 kwietnia obsługuje obszar dwóch gmin – Police i Nowe Warpno. W placówkach jest zatrudnionych 56 osób. Świadczymy usługi powszechne, świadczymy usługi pocztowe umowne, usługi finansowe, usługi bankowo-ubezpieczeniowe. Tak? Nasi pracownicy są przygotowani do tego, żeby klient, który pojawia się w placówce pocztowej, niezależnie od tego, z jaką potrzebą przyszedł, żeby został prawidłowo obsłużony i w maksymalnie dużym zakresie. Klienci odwiedzający placówkę przy ulicy Grunwaldzkiej widzą tylko panie, które obsługują w okienkach pocztowych. Jednak na zapleczu pracuje jeszcze 14 innych osób. Tam znajduje się dział ekspedycji, w którym przygotowywane są przesyłki do doręczenia lub wysłania w różne zakątki Polski i świata. Mamy mniej w tej chwili przesyłek listowych, natomiast idziemy w kierunku obrotu przesyłkami paczkowymi, ponieważ rośnie rynek internetowy, tak? I my staramy się zapewnić tutaj w tym zakresie jak najlepszą obsługę. W związku z tym właśnie to nasze zaplecze rozrasta się, ale również dbamy o to, żeby służba doręczeń cała działała prawidłowo, tak żeby przesyłki bez zbędnych opóźnień trafiały po prostu do adresatów. Dziś Poczta Polska to nie tylko listonosze dostarczający listy. W ciągu kilku lat zmieniły się preferencje klientów, którzy zamiast pisać listy, wolą wysyłać kartki internetowe. Duża konkurencja na rynku wymusiła zmianę kierunku usługowego, by nadążyć za potrzebami klientów.